Kompania, baczność! Na prawo, bacz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Stalowej Woli, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli, aby złożyć hołd powstańcom i mieszkańcom Warszawy poległym za wolną Polskę. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W rozkazem Komendy Głównej Armii Krajowej, uzgodnionym z wicepremierem, delegatem rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj, żołnierze Armii Krajowej ruszyli do heroicznego boju. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas Powstania Warszawskiego. Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy Warszawy, dla których niepodległość ojczyzny i oswobodzenie jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, wicepremierze, delegacie rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj, Janie Stanisławie Jankowski, pseudonim Sobul. Do was wołam, generałowie, Tadeuszu Komorowski Boże, Tadeuszu Pełczyński Grzegorzu, Leopoldzie Okulicki Niedźwiadku, Antoni Chruścielu Monterze i Augustie Fieldorfie Nilu. Wzywam oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej oraz Dowództwa Obszaru i Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy powstańczej służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszki, załogi powstańczych szpitali, punktów opatrunkowych i patroli sanitarnych, księży kapelanów oraz siostry zakonne niosące posługę medyczną i duchową. Wołam do nas zamordowanych duchownych, księdza pułkownika Tadeusza Jachimowicza, pseudonim Budowicz, naczelnego kapelana Armii Krajowej.
błogosławionego księdza Józefa Stanka, pseudonim Rudy, kapelana zgrupowania Kryska, ojców Józefa Warszawskiego, pseudonim ojciec Paweł i Tomasza Rostworowskiego, pseudonim ojciec Tomasz. Wołam także pozostałych księży i zakonników, których około 50 oddało życie do końca, towarzysząc żołnierzom i mieszkańcom Warszawy. Stańcie do apelu! Ale niech będzie mi wolno w kilku słowach wyrazić olbrzymią wdzięczność dla was wszystkich za to, że po raz piąty możemy przejechać po Stalowej Woli, aby w ten sposób zamanifestować naszą pamięć, naszą cześć, naszą wdzięczność dla tych, którzy 72 lata temu, po 5 latach ciężkiej, trudnej okupacji, mieli w sobie wielkie pragnienie wolności, niepodległości i niezależności. I za ten wielki czyn, za to, abyśmy dzisiaj w wolnej Polsce, niezawisłej, niepodległej Polsce mogli wspólnie razem się spotkać, abyśmy mogliśmy tutaj żyć. Spotykamy się dla pamięci, ale również dla refleksji. Dla refleksji, dlaczego 72 lata temu, przez 63 dni, w największej bitwie miejskiej II wojny światowej, dzieci, młodzież, kobiety, dorośli, starsi byli w stanie toczyć ten straszny bój o wolność, niepodległość Polski. Zawdzięczali to wielkiemu wychowaniu II Rzeczpospolitej Polskiej, która zrodziła się z niepodległości 1918 roku, ale również z kultywowania pamięci powstania styczniowego, listopadowego, wszystkich zrywów niepodległościowych. Panowie, dla uczczenia powstania warszawskiego rusza ulicami Stalowej Woli. Chodź, chodź. Tak, jak tam ja bym pracował.
Nie ma przejazdu. Ale trzeba wrócić.
robię listę tych rzeczy. Mariu! Siemano! Niecio! Pamiętasz, kiedy ci mówiłam, że mam ich ręka? Jedziemy, bo tutaj. Jedziemy!